Historia domu samotnej matki rozpoczyna się, gdy państwo Stefania i Bogdan Piwowarscy przekazują działkę wraz z domem Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Istniejący budynek przystosowano dla potrzeb placówki. Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi rozpoczęła działalność Bezpieczna Przystań. Dom samotnej matki to całodobowa placówka, która swoją opieką otacza samotne matki, ich dzieci oraz kobiety w ciąży. Czasem okazało się, że coraz więcej młodych kobiet potrzebuje tego rodzaju pomocy. Odrzucone przez rodzinę i najbliższych, zostawione same z dzieckiem, znalazły tam bezpieczną przystań. Ale dom samotnej matki w Zielonce pilnie potrzebuje remontu i rozbudowy. Remontu, bo jest grzyb. Rozbudowy, bo w kolejce czeka 17 kobiet w tragicznej sytuacji życiowej. Nie wiem i nawet nie chcę się domyślać, co by było, gdyby nie ten dom. Bo są naprawdę straszne sytuacje w życiu. Pani Ewelina trafiła do tego domu w 6 miesiącu ciąży. To jedyne miejsce, gdzie znalazła pomoc, gdy zawiedli najbliżsi, w tym ojciec dziecka. Teraz synek ma już 2,5 miesiąca. Powoli staje na nogi, niedługo oddam dziecko do żłobka, pójdę do pracy, wynajmę coś i zacznę normalne życie. W tym domu samotnej matki kobiety mogą być tylko rok. Oprócz dachu nad głową mają pomoc specjalistów, psychologa, pracownika socjalnego, prawnika i doradcy zawodowego, po to, by się usamodzielniły. Z biegiem czasu budynek przestał spełniać standardy obowiązujące w tego rodzaju placówkach. Powstał projekt nowoczesnego i funkcjonalnego budynku, w którym młode matki i dzieci będą się czuły bezpiecznie i komfortowo. Przyszedł czas na rozbudowę. października 2021 roku, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, zawierzamy Matce Bożej przebywające w naszym domu matki oraz ich dzieci. Prosimy o wszelkie potrzebne łaski płynące z Bożego błogosławieństwa, którego udzielił ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, ekscelencja ksiądz biskup Romuald Kamiński. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, bez których ten dom by nie powstał.